Jest pierwszy członek załogi. Gotowy na zdobycie Everestu? Halo? No, no jak tam? Ej, Tomek, nie wiem jak to się stało, że nas budzik nie obudził. Tak też myślałem, mówię, kurde, dzwonię, bo widzę, że tam się nie świeci. Dobra, daj nam 15 minut, okej? Okay? Idą ci, którzy zaspali. Dobrze się spało, co? Tomek, ja nie wiem jak to się stało. Dobra. A więc tak, godzina 6:43, jesteśmy, można powiedzieć, na miejscu i lecimy w kierunku schroniska na Polanie Chochołowskiej. Tam robimy chwilę pauzy, doładować baterie, czyli zjeść coś i tak dalej. No i jak będą siły, to uderzamy na Wołowiec. Pomału docieramy do schroniska na Polanie Chochołowskiej. Robimy małą pauzę na doładowanie baterii, czyli jakieś jedzonko, ciepła herbata. I lecimy dalej w kierunku Wołowca. Czy dotrzemy? Się okaże, bo zaczyna naprawdę dosyć pokaźnie wiać. Także na szczycie podejrzewam, że będzie nieciekawie. Tutaj już warunki iście zimowe, śniegu naprawdę sporo. Co robimy? Chyba krótką pauzę. No, ciepły kubeczek herbatki. I lecimy dalej. No. Mam nadzieję, że dojdziemy do szczytu. Szczyt jest dosyć bardzo za mgłą z tego co widać stąd. I generalnie to na pewno bardzo wieje na szczycie. Spotkaliśmy turystów schodzących. Powiedzieli, no, że na szczycie bardzo ciężkie warunki, że strasznie wieje. Zobaczymy, może do tego czasu, aż my dojdziemy, trochę się wiatr uspokoi. Wołowiec. Niedźwiedzie? Czy kosice? Kosice? Czy niedźwiedzie? Trzeba się trzeźwy, żeby było coś. Ale fajnie.
Mleko, 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 nic nie widać. Nic nie widać. Taką robotę ma Przodowy. Przodowy Górski. Give a little piece of your heartbreak. So give a little piece of your love.